leci prosto na dzieci! Trzeba je uratować! Rabl śpieszy na pomoc! Wow! Tego się raczej nie spodziewałem! Sprzątam mój sklep! Sprzątam mój sklep! Czy właśnie widziałem latającą gałkę lodów? Nie! Chyba mam pomysł! Użyję mojego buldożera i sprawię, że ta gałka lodów znowu poleci! Dobry pomysł, a ja ją złapię na wywrotkę! Wielka gałko lodów! Jestem na ciebie gotów! Gałka leci! Jestem na pozycji! Złapałeś ją! Ależ się cieszę! O-o! Zróbmy mu miejsce! Bo zaraz będę śmig, śmig, śmigać! Wheeler? Ten chwyt był wyjątkowo świetny! Dzięki, Charger! Teraz możemy zawieźć tę gałkę tam, gdzie jej miejsce! Równo! Równo! A teraz nie puszczaj, dopóki nie skończę spawać! Spawarka! Muszę się pośpieszyć, zanim znów zerwie się wiatr! Wielka gałka lodów bezpieczna! Tym razem naprawdę! I teraz już nieważne, że jest... Wiecznie! Dalej, psiaki! Dokończmy budowę! Czołem! Wow! Wow! Już zrobili! Z tą ogromną gałką lodów można mnie wypatrzeć nawet z parku! Hej, kawowy Karlu! Co na to powiesz? Powiem, że... Super! Mogę dać wszystkim w zatoce mnóstwo lodów dzięki moim pomocnikom! O, całkiem zapomniałem o pomocnikach. Kto mi pomoże podawać lody? Lody! Kto chce loda? Karl malinowe z posypką! Mamy lody dla wszystkich! Odkurzacz! Tryb dmuchania! O! Mam je! Orety! Orety! To działa! Mam cię! Proszę bardzo, skrzydełko! Wheeler uratował twoje jajko! Chyba można powiedzieć, że mój pomysł był odlotowy! Dobry, Wheeler! Odlotowy! Prawda, że zabawne, skrzydełko? Zaraz! Nadal musimy gdzieś przenieść gniazdo. Już wiem. To drzewo ma dużo słońca. Użyjemy tamtych kłód, by zbudować platformę dla skrzydełka. Tak, zróbmy. Łup! Piła! Dobra robota. Kładziemy. Przybijamy. Damy radę. Ostrożnie. Świetnie! Jeszcze tylko jeden gwóźdź i gotowe! Młotki są super! Czas zobaczyć twój nowy dom, skrzydełko! Złap to, podnieś, przenieś! Ostrożnie! To chyba po orlemu znaczy dziękuję! Dobra! Sprawdźmy, czy Rabel i Mix nas nie potrzebują. Pa, skrzydełko! Dachówki już gotowe! Dobra, Mix, wiesz co robić. Wtryskarka! Dam trochę smoły. Tutaj. I tutaj. Dach już naprawiony i wszystko gotowe! Pani burmistrz!
Pani dach już naprawiony! Doskonale! Dzięki, pieski! Moja imprezka z chili może się zacząć, skoro już mogę wrócić do mojej kuchni! Kochani, mamy chili, gry i mnóstwo zabaw! Zaraz zaczynamy! Patrzcie uważnie, jak pan mag żółw! Nasz niesamowity magik robi niezwykłą, magiczną sztuczkę! Wow! Jest naprawdę niezły! Pożyczę to sobie! Tak jest, tak jest! Auciu! Cytryna! O, Rety! Dlaczego ta wasza cytryna się potoczyła? Musimy odzyskać cytrynę przed wielkim otwarciem! I zanim na coś wpadnie w naszej zatoce! Dalej, pieski! Musimy złapać tę ogromną cytrynę! Och, nie ma cytryn. Co zrobić tu? Łapać cytrynę! Wow! Spójrz, trufliku. To jest największa cytryna, jaką w życiu widziałam. A może nie największa? Nasz wodny park! O, to będzie park cytrynowy! Nie zupełnie, ale cytryna zaraz wpadnie do wody! Do wody? Hej! Właśnie tak możemy ją zatrzymać! Pewnie, że tak! Jak chcesz zatrzymać cytrynę wodą? Właśnie tak! Gotów? Cel? Woda! Nadlatuję! Gol! Dobrze, zabierzmy naszą cytrynę do Lukasa i Lili. Muszą podawać lemoniadę. Wykonaliśmy dwa zadania i teraz mamy już czas, by zbudować karmnik dla kur. Już budować! Czekajcie, pieski, bo mam kolejny problem. Moje kury zaginęły! Zaginęły? No właśnie! I nie wiem, gdzie się mogły podziać. O, ja też się martwię, trufliku. Pomożemy je znaleźć. Pieski, noski w dół. Znajdźmy kury! Hej, ja coś znalazłem! Ziarno? To dla kur? Sypie się! Z wywrotki! O, powtarzam! O, wywrotka rozniosła ziarno! Pewnie Benny, Lenny i Jenny poszły za ziarnem przez całe miasto. Podążają śladem przekąsek przez całe miasto? Brzmi dość znajomo. Znowu dzwoni telefon? Mamy dziś mnóstwo roboty. Rabul, mam kłopoty i potrzebuję pomocy. Zdaje się, że Rabul i ekipa znów są potrzebni. Sklepikarzu Shelly, Juniper, zaraz będziemy. Charger, pojedziemy pomóc sklepikarzowi i Juniper. Jasne. Mix, Wheeler, zacznijcie budować karnik dla kur. Damy radę! I niech każdy wypatruje zaginionych kur. Hej! Ale fajnie! Rety, co to za odgłos?
Naprawdę podskakuje! Ojejciu! Podoba mi się! Sprawdźmy, czy dziadek lub ciocia Dźwig nie potrzebują pomocy. Pomóż mi! To był marketowy Gabriel? Tak, to on! I naprawdę odjeżdża na mechanicznym koniku? Mamy uciekającego mechanicznego konia! Powtarzam, mamy tu uciekającego konia! Zatrzymać konia! Iha! Pora się zatrzymać! O, bardzo bym chciał! Wskakuj na pakę, Bronko Gabrielu! Spróbuję! Jupi! I znów odjechał! O, ten konik nie chce przestać! Jeśli konik nie przestaje, to ty spróbuj! Wskakuj! Mam cię! Dzięki, Rabol! Złapałeś mnie! A ja złapię ciebie! O, dzięki, pieski! To była najlepsza jazda w życiu! Ciekawe, co się stało z konikiem. Powinien skakać, ale tylko w jednym miejscu. Hej, ten silnik pachnie... galaretką! Pysznie. Aha! Trząsł się jak... galareta! Tak ciężko pracowałyście, że czas coś zjeść. Lody z pyszną karmą. Pyszna! Super! Nic mi nie jest. O-o! Papa, lody! No dobrze, pieski. Sprawdźmy, co się stało. Aha! Widzicie zawias? Pomaga otwierać i zamykać tę pokrywę. A ten się zepsuł. Na szczęście mam zapas w mojej skrzynce. Zobaczmy. Śruby, wkręty, nakrętki, klamki. Ui, mam tutaj dużo klamek. Duże klamki, małe klamki, nowe klamki, stare klamki oraz zawias. Wow, masz chyba wszystko w tej skrzynce, dziadku. Wiesz, zbieram te wszystkie rzeczy od kiedy byłem mały. Wow! Piesku Frut, fajny jest, to wie każdy pies. Gotowy, całkiem jak nowy. Chodźcie po swoje lody, moje pieski. Wow! Ale pyszne. Juhu! Dzięki, dziadku. Zawsze robisz dla nas miłe rzeczy. Tak, myślę, że już czas, żeby zrobić coś dla dziadka. Niech dzisiaj będzie Dzień Dziadka. Dzień Dziadka! Spędzimy z tobą calutki dzień, dziadku. Będziemy śpiewać i grać w gry. I my zrobimy przysmaki dla ciebie. Co ty na to? Myślę, że dzień dziadka brzmi wprost wyśmienicie. Uhu! Och, jesteście takie słodkie. Wasza ciocia jest bardzo dumna. No dobrze. Dzień dziadka zaczyna się w tej chwili. W jaką grę chcesz zagrać? W moją ulubioną. Bieg i stój. Dobra, będzie zabawa. Teraz biegniecie na bieg i stajecie na stój. Gotowi? Bieg! Stój! I dlatego tak lubię tę grę. Aha, to ona zjadła truskawkę. Wiewiórka, tak fajnie jest bieganiać. Motor? Chyba myślimy o tym samym. Aha. Gonić wiewiórkę! Wiewiórko, wiewiórko! Wiewiórko! A? Tam jest! Gdzie się podziała? Wiewiórka! Tu jest! A? Za nią! Mamy jej. O,
Ona wcina moje ogromne pomidory! Co? Nie mogę uwierzyć! Wkrótce nie zostaną mi już żadne owoce ani warzywa na moje targi! Nie martw się! Zawsze jest budujące rozwiązanie! Żeby ochronić farmę, musimy zbudować płot! Płoty mogą powstrzymać wiewiórki! To dobrze wiedzieć! Zadzwonię po materiały z naszego placu! Motor, będziesz dzisiaj moją pomocniczką? Motor kocha pomagać! Materiały już dojechały! Powtarzam, materiały już dojechały! Dzięki, Wheeler! Zrzuć je tam! A moja mała super pomocniczka i ja możemy zaczynać! To ja! Powodzenia i świetnej zabawy na targach! Muszę poszukać więcej ziarna! Kończy mi się czas! Muszę znaleźć ziarno! Jak trudno zmieść, już brak mi tchu. Dzięki, pieski! Stos popcornu leci za 3, 2, 1! Dzięki, Rabu! Zabiorę go stąd i spotykamy się przy kawę popcorn. Ulice wysprzątane! Powtarzam, ulice wysprzątane! Znalazłem więcej ziarna! Otwieramy restaurację! Jeszcze nie! Potrzebny jest dach! Masz rację! Nie ma dachu! Wszyscy zaraz się pojawią! Co robić? A nie byłoby fajnie, jeśli... Zrobimy dach używając miotacza, a ja sprawię, żeby wyglądał jak popcorn! Siastyczny pomysł, Mix! Dalej, pieski! Śpieszmy się robić ten popcorn! Mamy już szkielet popcornu. Teraz sprawię, że będzie tak wyglądał. Wow! Włączam miotacz piany. Teraz wystarczy, że to pomaluję. Popcornowy dach jedzie w górę! Spokojnie! Opuszczaj powoli, nie za szybko i stop! Dobra, przybijmy go! Wow! Wow! Cudownie! Pięciogwiazdkowy pomysł zmienił się w pięciogwiazdkową restaurację! Dziękuję, pieski! Nie ma za co, kawowy Karlu! Teraz mogę ją otworzyć i robić popcorn! Przy pomocy piecyka, rzecz jasna, a nie słońca! Hej, rodzinko! Świetna robota! Możemy zamerdać! Kto zrobił kawę popcorn? Rabel i my! I jest ciastyczna! Jak wszystkie psy! Nasz parking musi wystarczyć dla wszystkich miłośników lodów! Równo! Robimy to, co lubię! Wkręcamy śrubę! Mamy miejsce dla samochodów i dla rowerów! I wszystko już gotowe! Hej, sklepikarzu Shelly! Dobrze, że jeździsz ścieżką rowerową! Spray z farbą! I każde auto, rower czy pieszy ma miejsce przy super podajniku lodów! Wszystkie drogi prowadzą do lodów! Ale jak umieścić tu tyle aut? Myślę, że przyda się wam strażnik przejścia! Zawsze jestem gotowa! O, przepiękny! Wspaniały! Błyszczący! Ale jak on działa? Zobaczymy! Kto pierwszy? Ja się tym zajmę! Hej, rodzinko! Tędy proszę! Super! Wow.
dobrze działa, kawowy Karlu? Doskonale! Rabel i ekipa dali radę! Pora powitać nowych klientów! Porcja dla ciebie i ciebie, a dla ciebie z dwoma wisienkami. Juhu! O, pieski, ten nowy parking to wielki hit! Tak jak mój podajnik do lodów. Podajnik do lodów. Brzmi tak pysznie. O, znowu odpłynął. Zaraz pomogę mu wrócić. Deser lodowy z karmą. Tak, proszę. Na miejsca gotów start! I to było wyjście! Co? Jak co? Skąd ona się wzięła? Wracaj tu! To ja miałem wygrać! Moja ulubiona kałuża. Zdaje się, że mam znowu szansę, by zabłocić drogę pani burmistrz. O! Miłego pluskania! Za późno, żeby ominąć błoto. Nie muszę omijać, gdy mogę je przeskoczyć. Juhu! Pani burmistrz wygrała! Powodzenia w przyszłym roku, Schachermacherze. O, chyba zostawił pan coś przy naszej myjni. To jest mój worek! Hej, byłem ciekaw, gdzie mógł się podziać. Znaczy, to nie jest mój worek, więc nie byłem ciekaw, gdzie mógł się podziać. Dobra, to jest mój worek, bo ja po prostu tak bardzo chciałem wygrać. Myślę, że pani burmistrz należą się przeprosiny. Sorki za to coś, co się stało z błotem na motorze. Przyjmuję przeprosiny. Mistrzem pani burmistrz jest, była pierwsza też. I to nie żaden cud, że owoców ma dziś w bród. O, dziękuję, ale nie mogłabym wygrać bez pomocy Rabla i ekipy. Ten ul jest o wiele za duży i musi tu zostać. O nie! Biblioteka musi być pod tym drzewem i nie możemy przenieść pszczół. Charger, tak jest! Tak jest! Zaraz, co jest? Nie przeniesiemy biblioteki ani pszczół. Ha? Może byłoby fajnie, jeśli... zostawimy pszczoły i zbudujemy wokół nich bezpieczny szklany klosz. O, masz na myśli coś takiego? Z otwartą przestrzenią na górze, żeby nadal mogły latać, kiedy tylko zechcą. I ten pomysł jest odlotowy! Charger szarżuje! Z wielkim kloszem do zawieszenia pod ulem. Wspaniale, byle bezpiecznie, a w pobliżu pszczół zachowaj dystans i poruszaj się wolno. Jasne! Wolno! Dałeś radę! Pszczoły są chyba szczęśliwe. Dobrze, mam tutaj herbatkę, ale nadal nie mam... Wow! To będzie naprawdę świetna biblioteka z herbatką! Lecz niestety bez miodu! Mam dla was kolejną ciekawostkę, bo wasza biblioteka ma własne źródło pysznego, świeżego miodu. Macie własne pszczoły, a to znaczy, że macie miodek! Wow! Własny miód! Świeży miodek? Taki właśnie jest najlepszy! Pszczoły nie będą złe? Mają go mnóstwo. I to jest pięciogwiazdkowy pomysł. Nasza biblioteka ma już herbatkę i miodek. Ale wciąż brak jej czegoś ważnego. Kamila! Książki,
Macie ich mnóstwo! A jedna z nich to nowa książka o królu Pazurze. Tak! Nowa książka! To ona! Dziadek ma nową książkę! Bierzmy się za książki! A ja zrobię jeszcze miksową przemianę! Wow! Spray z farbą! Przedstawiamy bibliotekę z herbatką! Herbatka ze świeżym miodem, pyszna! I gotowe! Narzędzia są super! Wow! Dużo łatwiej buduje się bez... Wiewiórka! 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 Hej! Czekaj na mnie! Wiewiórko, wracaj! Nie, wytrzymam! Nie, nie mogę jej ganiać! Może troszkę? Nie? Muszę ją dogonić! Hej, Rabl i ekipo, wyjeżdżamy z plaży. Już? Tak, dzieci są zmęczone i gotowe, by wrócić do domu. Do zobaczenia! O-o, zaraz tu będą, a my jeszcze nie skończyliśmy! Wiewiórka chce żołędzi! Motor! Tak jest! Dobra, Wheeler, mam pewien plan. Czy nie byłoby fajnie, jeśli... zrobilibyśmy dla naszej wiewiórki karmnik z daleka od tego placu budowy. Uuu, psiastyczny pomysł! Wiewiórka będzie zajęta, a my skończymy! Już budować czas! Dobra, motor, dawaj żołędzie! Dojeżdżamy! Mam nadzieję, że pieski skończyły. Psiastyczny domek dla wiewiórki gotowy! Potrzeba mu jeszcze jednego! Zebrałem ich jeszcze więcej. Okej, wiewiórko, jedzonko! I baw się! Większa scena jest już gotowa, więc możemy... Witam wszystkich, zacząć czas talent show. Już pierwszy pokaz mamy to. Możesz się cofnąć, panie Kaczorku. Aż na sam koniec wielkiej sceny. Wow! Udało się! Juhu! Tak jest! Dzięki za większą scenę. Mnóstwo miejsca na moje triki. Juhu! Ale zabawa! Hej, Zatoko! DJ Rabul leci do was z nowymi rymami! Zrobię zaraz hałas tak, bo zna go tłum! Motor jedzie i już zrobi zaraz tu bum! Motor robi bum! Umie rozbić, rzucić, walnąć i przewrócić. Zniszczyć, strzaskać, już można klaskać! Motor robi bum! Choć słodka jest, wie, gdy walnąć czas. Nim skończę, rap zrobi bum! Jeszcze raz! Motor robi bum! Chyba wszyscy się zgodzą,
Zwyciężczynią w naszym nowym talent show jest... Motor! Tak, motor! I mam dla ciebie owocowy puchar. Dziękuję! Motor kocha robić bum. A my kochamy ciebie. Motor jest nietoperzem! A teraz możesz latać jak one. Nietoperz! Możesz lecieć ze mną! Wydaje mu się, że motor jest nietoperzem! Machaj dalej, motor! Hej, kochani! Zaraz wracam! Tylko odprowadzimy małego nietoperza! Małego kogo? Nietoperza? Leć prosto za motor! Patrz, patrz! To twoja rodzinka! O, jak słodko! Patrzcie, jakie są szczęśliwe! Motor, uszczęśliwiłaś małego nietoperza. Brawo, motor. O, wracajmy na plac szczekania. Wszyscy na nas czekają. Pa, pa, maluszku. Motor cię wkrótce odwiedzi. Wow! Hej, kochani. Witam was na jesiennym dniu zabawy. Będziecie się raczyć pysznym dyniowym cydrem, mam dla was rap o ulubionym miejscu w zatoce. Placu szczekania. Tak! Dlaczego kocham z dnia tarkę, zaraz powiem wam. To dzięki niej dziadek robi ciasto nam. Jeśli przeciąć coś chcesz, wiesz co robić masz. Piłę ostrą tu mamy i z nią radę dasz. Farba czy beton, czasem sam nie wierzę, że miks wymiesza je w tym mega mikserze. Posłuchajcie mnie, zabawy już czas, bo swoim ciastem ktoś uraczy dziś was. To jest gotów napełnić brzusze. Może będzie fajnie, jeśli zrobimy własny księżyc i gwiazdy. O, masz na myśli gwiazdki i księżyc z drewna? Tak, i pomaluję je specjalną farbą świecącą w ciemnościach. Przestyczny pomysł. Miks, mądry z ciebie piesek. I troskliwy. Cóż za wspaniali obozowicze. Dalej, ekipo. Już budować czas. Piła! Ja robię malutkie gwiazdki. A ja robię średnie gwiazdki. A ja robię duże gwiazdy. A ja robię księżyc w pełni. Świetnie. Czas na moją świecącą w ciemnościach farbę. Spray z farbą. Gotów? Cel? Farba. Tak, moja farba jest super. No i co ty na to, Rabo? Tyle światła. Czekaj, będzie jeszcze lepiej. Charger, gotowi na księżyc! Powtarzam, gotowi na księżyc! Złap to, podnieś, przenieś księżyc! Wow, ale świeci! Jakby księżyc i gwiazdki były na naszym placu! Dzięki, rodzinko! A teraz jestem wreszcie gotowy na... pieczenie marshmallow! Pieczone pianki marshmallow.
kocha. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie! Pomyślałam, może byłoby fajnie, jeśli... Zamiast budowania ścian i jeszcze większego kina, zrobimy kino samochodowe na powietrzu! O, takie, gdzie każdy ogląda film ze swojego auta? Tak! Jej, obejrzymy filmik! W ten sposób nadal możemy wykorzystać ten wielki ekran. Myślę, że to psiastyczny pomysł, Mix! Mądry z ciebie piesek! Pani burmistrz, Mix wpadła na budujące rozwiązanie problemu z ekranem. Wspaniałe wieści! Dam znać naszym wszystkim mieszkańcom. Hej! Skoro będziemy mieli dodatkowe materiały, to z nich zbudujemy kino samochodowe. O, i bar z przekąskami. Z popcornem kawowego Karla. Pycha. Dobra, budować czas! Nowe kino samochodowe! Jej! Obejrzymy super wiewiórkę? Musimy spróbować motor! Cofnij jeszcze trochę! Damy radę! Będzie dobrze! Budka z popcornem stanie właśnie tutaj! Dalej, o tak i postawcie znak. Muszę tylko namalować linię, żeby każdy wiedział, gdzie zaparkować, żeby zobaczyć nasz film. Spray z farbą! Potrzebna rama, która utrzyma nasz wielki ekran. Rama ekranu już gotowa. Jeden ogromny ekran już czeka. Złap to, podnieś, przenieś. I to jest naprawdę odjazdowy ekran. To odjazdowe kino samochodowe. Wspaniałe. Czas obejrzeć nasz film. Sprawdźcie mój najnowszy smak! Super bohaterski, super truskawkowy! Wy też to słyszycie? To nie okiennice! Naprawiliśmy je! I rury też nie! Naprawiliśmy wszystko, o co prosiła nas pani Burwilk, ale nadal słyszę! Jejciu, ja też to słyszę! Hej! A może byłoby fajnie, jeśli... Uciekniemy stąd! Tędy! Tędy! Wszyscy za mną! Powtarzam! Wszyscy za mną! Jesteś. Widzę, że wreszcie znalazłeś doskonały kostium. Moi kuzyni naprawdę myśleli, że to duch. Uwierzy pani? No dobra, ja też tak myślałem. Bieski, dziękuję za naprawienie mojego strasznego domu. I to w samą porę. Goście już tu są. Potrzebne nam jeszcze będą nowe dekoracje na halloweenową imprezę! Witam was na pierwszej imprezie halloweenowej w Zatoce Budowniczych. Wasza gospodyni, pani Burwilk. A mówiąc o imprezie, możemy ją już zaczynać! Ekipa jest tu i zbudowała coś znów na wspaniałą imprezkę. Może wpadnie duch. Motor robi bum! Rabel i ekipo, woo! Jestem pod wrażeniem. To była ekspresowa budowa pasa i bardzo dobre oświetlenie.
Gotowa na niespodziankę, motor? Tak! Woo, woo, woo! Tak, tak, tak! Co to, co to? Chodźcie! Teraz wszystkie pieski i wszystkie wozy do pomocy! Ale się cieszę, jest! Raz, dwa, trzy... Ciągnąć! Jeszcze trochę... Prawie, prawie... Wszystkiego najlepszego, motor! Myślisz, że to psiastyczne? No to uważaj! Wciśnij ten przycisk! Ale super! Kocham dużą kaczuszkę! Och, i mamy dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę, motor! Niespodzianka, motor! Dziadek przywiózł przyjaciół! Moje najlepsze urodziny! A co ty na to, żeby rozpocząć tę imprezę pysznym tortem w kształcie kaczuszki? Ktoś powiedział impreza? No to jedziemy, dziadku! Tak! DJ Rubble jest na chacie! O, znaczy nad jeziorem! O, tak! Posłuchajcie! Ekipa tu jest, każdy nas dobrze zna. Budować chcesz, wiesz, że się da. O, super! Rubble, śpieszę na pomoc. Ciocia Dźwig będzie mogła robić super sztuczki w tej rurze. Po miksowej przemianie. Spawarka. Cała rura. Pół rampa. No to jadę. Nie śpiesz się. Masz czas. Możemy sobie jechać wolno. Nie, jazda. Jestem gotowa. No dobrze, to jedziemy. Mam nadzieję, że pieski zdążyły. I go, go, gotowe! Wiecie, czego jeszcze trzeba? Skate parkowej miksowej przemiany! Wow! Spray z farbą! I gotowe! Ciastecznie, Mix! Wygląda świetnie! No dobra, pokażcie sadzawkę, nad którą pracowaliście cały dzień! To jest skatepark! Przez cały czas budowaliście w tajemnicy ten skatepark? To skatepark dla ciebie, ciocio Dźwig! Niespodzianka! Och, dziękuję, pieski. To jest najlepsza niespodzianka na świecie. Doskonale, moje pieski. Zużyłyście odpady z dawnej budowy, by zrobić ten fantastyczny skatepark. Ciociu Dźwig, teraz, kiedy masz już gdzie pojeździć, może chcesz go wypróbować? Och, pewnie, że tak. Ale najpierw muszę się przebrać w coś nieco bardziej odjazdowego. Juhu! Mój odjazdowy kostium wciąż pasuje. No to jazda! Ciocia! Ciocia! Tornado! Świder! Może zawyjemy dla cioci Dźwig? Ha, ha! Tak, wciąż potrafię!
Owszem, tak! Może teraz to uczcimy pięciowarstwowym skejtowym tortem! Tak! Kto chciałby napełnić brzuszek? My chcemy! Rubble, Mix, łapcie! Łapie! Juhu! Dobry chwyt! A mówiąc o łapaniu... Charger! Au! Złapiesz! Złapię je! Złapię je! Złapię je! I nie złapałem. Ale mam coś lepszego! Świetne miejsce do kopania! Motor też kopie! Hop, hop. Wow! Nazwę to tańcem nie syp mi piasku na sierść. A ja nazwę to naprawdę twardym kawałkiem ziemi. Co to jest? To kość! Macie kość? Zaraz! To nie jakaś zwykła kość. Odkurzacz! Tryb dmuchawy! Przecież to jest cały dinozaur! Znaleźliśmy szkielet dinozaura! Zadzwońmy do pani burmistrz! Dobra, pieski! Co znalazłyście i wykopałyście? Szkielet dinozaura? Znalazłem obrazek w książce o dinozaurach. To jest Velociraptor. Bardzo stary. Kości mogą się łamać. Musimy być ostrożni. Wow! Takie wyjątkowe odkrycie wymaga specjalnego miejsca do przechowania. Miałem nadzieję, że pani to powie. Możemy zbudować muzeum dinozaurów. Zbudujmy je w mieście, żeby wszyscy mogli je sobie obejrzeć. I to jest przecudowny pomysł. Dziękuję, pieski. Dalej, panie kaczorku. Powiedzmy wszystkim w Zatoce Budowniczych, że będziemy mieli muzeum dinozaurów. Tego się nie spodziewałem. Och, gryzak zabrał wodę i zrobił sobie basen. Czy to nie słodkie? Znaczy, to poważny problem. Patrz, może truflik przekona gryzaka, by przestał. A może nie. Z jednej strony to słodkie, że gryzak ma miejsce do zabawy. Ale z drugiej strony farmerka Zoe potrzebuje tej wody dla swoich warzyw. Szkoda, że nie ma sposobu, żeby oboje mieli wodę. Jest sposób, żeby część wody płynęła do gryzaka, a druga część na farmę farmerki Zoe. Tu mamy wodę płynącą z rzeki, tu jest basen gryzaka, a tutaj mamy warzywa farmerki Zoe. Ojej, to wspaniale! Kontynuuj, Mix. Cóż, zbudujemy tu małą ścianę. Już rozumiem. Wtedy część wody popłynie do sałaty, a część do basenu gryzaka. Podzielą się nią. Mix, mądry z ciebie piesek. Ciocio Dźwig, prosimy, żebyś wyłączyła pompy. Już się robi, Rubble. Spokojnie, gryzaku i trufliku. Włączymy wodę szybciej, niż zdołacie zapiszczeć. I... nim bubr wyda swój dźwięk. Nie wiem, jak to jest po bobrzemu, ale pies budowniczy mówi już... budować czas! Powinna stanąć ściana, Wheeler. Działam! A teraz jeszcze szybkie miksowanie. Gotów? Cel? Beton! Dobra,
ciocio dźwig! Pora odpalić te pompy! Już się robi, Rabl! Woo! No to jazda! Farmerka Zoe zaraz przyjedzie z truflikiem. Tymczasem... musimy ubłocić stodołę! Sam nie wierzę, że to powiedziałem. Spawarka! Ziemia zrzucona! Powtarzam, ziemia zrzucona! Miks, do roboty! A tym razem naszą stodołę czeka błotna przemiana. Gotów? Cel? Woda! Doskonale! Moi drodzy, poznajcie moją kumpelę Truflik! Twoja błotna stodoła jest gotowa! I co, Trufliku? Podoba ci się? O nie! Nie jest zadowolona? Nie, nie jest zadowolona. Jest zachwycona! Zaczynam się nieźle znać na świnkach. I to, moi drodzy, jest szczęśliwa świnka! Możemy zaczynać imprezkę! Już pora zamerdać! Błotem! Kto zrobił błotko? Rabel i my! I jest psiastyczne! Jak wszystkie psy! Nie widać, gdzie zaczyna się las, a kończy miasto. Wow! Jestem na kładce! Wspaniale! Ciekawe, czy Gryzak też tak uważa. Dalej, Gryzaku. Kładka na ciebie czeka. Widzisz? Jest jak w twoim lesie. Spodoba ci się. Dalej! Użyj kładki, przyjacielu. Dalej, Gryzaku! Dasz radę! Hej, kaczkom podoba się kładka. I skrzydełku. I wiewiórce. Bardzo chcę się ganiać z wiewiórką, ale nie będę. Fajnie, że kładka się jej podoba. Wszystkim zwierzakom podoba się nowa kładka. Może tylko oprócz bobrów? Zdaje się, że wejdzie na kładkę. Poradzisz sobie, Gryzaku. Gryzak! 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 Gryzakowi podoba się kładka! Powtarzam! Gryzakowi podoba się kładka! I to nie tylko kładka dla bobra. To kładka dla zwierzaków. No i kładka dla piesków. Aż chce mi się śmig, śmig, śmigać. Mnie też. Czekaj na mnie, Charger. Hej, rodzinko. Czemu Rabl z ekipą przeszli przez kładkę? Czemu? Żeby nareszcie zamerdać! Kto kładkę dziś zbudował? Rabel i my! I jest psiastyczna! Jak wszystkie psy! Jelmiler! Trufliku, już od dawna trenujemy nasze ślizgi w błocie. Nie mogę się doczekać pokazu! Miller, ty i Truflik jesteście gotowi na pierwsze w Zatoce Budowniczych święta na farmie! To znaczy błotny świąteczny pokaz na farmie. Truflik lubi ślizganie w błocie. Musimy przećwiczyć finałowy ruch. Wesołych świąt, Zatoko!
trufliku, włączamy do pokazu. Cześć, pieski. Ojej, zimno się robi. O, tak zimno, że błoto nam zamarza. A jeżeli zamarznie, nie będziecie mogli się w nim ślizgać. Miejmy nadzieję, że nie zrobi się zimniej. O nie! Zrobiło się zimniej, a błoto zamarzło! Nie mogę się ślizgać! Wyboję z błota! Trufliku! I wiesz, co to znaczy? Trzeba odwołać świąteczny pokaz! Nie da się ślizgać, a całe miasto przyjdzie na nasz pokaz! Dzisiaj! O nie, 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 nie! Czekaj, zamieńmy to nie, nie, nie w piękne ho, ho, ho! Świąteczne budujące rozwiązanie! Okej, pomyślmy. Wheeler i Truflik nie mogą się ślizgać po zamrożonym i nierównym błocie. Ale jest coś, po czym da się ślizgać na mrozie! Lód! Tak, gładziutki, śliski lód! Możemy zbudować wielkie... okrągłe lodowisko, o takie! Ups, nie ta fotka. To Truflik na wakacjach. O, znalazłam. Oto lodowisko. Musimy zgnieść ją dużo mocniej. Powtarzam, dużo mocniej. Więcej zgniatania. No i popatrzcie, mamy piach. Rabl śpieszy z pomocną koparką! Nie wierzę, że wypowiadam te słowa, ale jedyny sposób na sprzątnięcie tego bałaganu to zrobienie większego bałaganu! Gotowy do zasypania zatoki piaskiem! Dziękuję, Wheeler! Już dość ślizgania! Chyba że na bananach! Nadjeżdżam z piaskiem, żeby zamknąć ślizgawkę! Jej! Ale śmiesznie! Wow! Ależ tu jest ślizgawka! Ale już niedługo! Dziękuję, Wheeler! Wszystkie bąble i piasek sprzątnięte! Och, pieski, jesteście najlepsze! Teraz naprawimy rampę, żeby mogła pani skoczyć! Dalej! Budować czas! Dobrze, Mix? Czego tu trzeba? Miksowej przemiany! Wow! Spray z farbą! Panie Kaczorku, gdy wzlecimy w powietrze, pamiętaj o uśmiechu do zdjęcia. Da pani radę, pani burmistrz! Mówimy bąble! Bąble! I to jest fota! I to jest dopiero miska. Świetna robota, moje pieski. Czas na prawdziwy test. Musimy wyprostować latarnię i zadbać, by się już nie przewróciła. Złap to, podnieś, przenieś. Doskonale. Zabezpieczmy ją. Gotów? Cel? Szybko schnący beton. Potrzeba jeszcze jednego. Wspaniałej miksowej przemiany! Okej, przybywa wody. Ciekawe, czy miska się sprawdzi.
To działa! Latarnia świeci w dobrą stronę! Powtarzam, świeci w dobrą stronę! Nic nie widzę. O, zaraz! Z tamtej strony! Widzę światło! Uwaga na te skały! Mam nadzieję, że nic im nie jest. O, patrzcie! I to cali! Dzięki wam, pieski, i tej fantastycznej latarni! Siostrzyczko! Rodzinne spotkanie! Dokładnie tak! Pieski, dziękuję za zbudowanie tej pięknej latarni! Po to, żebym mogła się spotkać z siostrą! Zawsze do usług! Ta siostrzana zupa jest przepyszna! Tak dobrze cię znowu zobaczyć! Nie ma nic lepszego niż spędzanie czasu z rodziną. No, może tylko jedno. Spędzanie czasu z rodziną oraz wspólne merdanie. Kto latarnię zrobił? Robimy! Jest ciastyczna! Jak wszystkie psy!